Prognoza pogody zamieniła się w koszmar. Władze dużego polskiego miasta znalazły się pod ścianą i zostały zmuszone do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Czegoś takiego nie było już od dawna. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że śnieżny kataklizm uderzy także w resztę Polski. Prognoza pogody zamieniła się w dramatyczny apel. Władze Szczyrku ogłosiły oficjalnie stan klęski żywiołowej. Śnieg dosłownie zasypał miasto, a domy przykryło, a nawet jego dwumetrowa warstwa. Służby nie nadążają z odśnieżeniem i niesieniem pomocy poszkodowanym. Władze Szczyrku z tego powodu wprowadziły stan klęski żywiołowej. Na miejsce ściągają dodatkowe oddziały policjantów. Sytuacja coraz bardziej się pogarsza. Wiele dróg w okolicy jest zablokowanych przez śnieg. Z miasta niemal nie da się wyjechać, gdyż uciekać chcą z niego prawie wszyscy. Gigantyczny ruch, śliskie i zasypane drogi spowodowały korki niewyobrażalnych rozmiarów, a na ulicach dochodzi do kolejnych wypadków. Prognoza pogody dla Szczyrku zapowiada dalsze, obfite opady na tło turystów, którzy przybyli dziś do miasta w ogromnej liczbie, zaskoczył policjantów i drogowców. Do tego doszedł szalenie gęsty opad śniegu i niezwykle wysokie zaspy. Z tego powodu władze Szczyrku zwołały sztab kryzysowy. Informujemy, że komendant wojewódzki policji kieruje dodatkowe siły w celu udrożnienia drogi wojewódzkiej 942 w Szczyrku. Źródłem zakorkowania ruchu drogi wojewódzkiej jest nieodpowiedzialna postawa osób, które zostawiły samochody w pasie drogowym w pobliżu gondoli. Dodatkowo burmistrz miasta Szczyrk ogłasza stan klęski żywiołowej w Szczyrku dzisiaj od godzina 15 zwołany został sztab kryzysowy w celu rozwiązania ogromnych problemów, związanych z bardzo obfitymi opadami śniegu, tym samym z odśnieżeniem i udrażnianiem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, czytamy na facebookowym profilu miasta Szczyrk. Zła pogoda nie tylko w Polsce. Szczyrk nie jest jedynym miastem dotkniętym przez śnieżyce i niskie temperatury. Tego samego doświadcza wiele innych miejsc w Polsce i reszcie Europy. Wszystko dlatego, że zimne masy powietrza, które przyszły z Antarktyki, objęły swym zasięgiem całą Europę Środkową, kraje bałtyckie, a nawet Bałkany aż po samo południe Grecji. Także szczególnych problemów doświadczają właśnie mieszkańcy dużych greckich miast, Bawarii i Słowacji, na której obowiązuje zagrożenie lawinowe. W całej Polsce wydano ostrzeżenia pogodowe i poproszono o rozwagę na drogach. Prawdziwa zima jest sensacją, ale również zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. W górach możliwe są lawiny. Ratownicy odradzają wychodzenia na górskie trasy i kategorycznie zakazują korzystania z zamkniętych szlaków. Furorę w sieci robią fotografie nawet dwumetrowych zasp. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.